że jeszcze kilka rzeczy przeklikam, ponieważ jestem sam dzisiaj. Ci, którzy być może z Państwa byli wcześniej na którymkolwiek z webinarów, wiecie, że z reguły jesteśmy w parach, zawsze jest jakiś gość, ale w sesji AI, bo mamy cały kurs poświęcony tej sesji, jestem sam, tak więc już sekundkę, uruchomię jeszcze tylko jedną transmisję i już z Wami jestem. O czym dzisiaj będzie? Dzisiaj webinar dedykowany nauczycielom językowcom, przede wszystkim nauczycielom języka angielskiego, ponieważ ja sam jestem nauczycielem języka angielskiego, stąd będę bazował na tym, co robię w pracy, pokażę Wam to, co robię w pracy i jak można wykorzystywać sztuczną inteligencję w edukacji chociażby dotyczącej języków. Pokażę, mam nadzieję, kilka ciekawostek i to webinar dzisiejszy jest też taką zachętą, zapowiedzią tego, co będzie działo się więcej na jesieni, ale już będą to spotkania zamknięte, ponieważ wspólnie z naszym partnerem, czyli firmą Mentor Systemy Audiowizualne, opracowaliśmy technologię wspierającą wykorzystanie sztucznej inteligencji w nauce języków, a dokładnie w zastosowaniu z pracowniami językowymi od mentora i zaraz pokażę Wam chociażby, jak to mniej więcej wygląda, kilka takich przykładowych slajdów i dla tych, którzy mają pracownię w szkole lub chcieliby mieć pracownię w szkole od mentora, tak naprawdę będą mieli wsparcie właśnie tej sztucznej inteligencji, otrzymają darmowy poradnik z aplikacjami, które warto wykorzystywać, także będą mieli dostęp do takiego indywidualnego, prywatnego szkolenia, które odbędzie się na jesieni właśnie dotyczące już takiego bardziej zaawansowanego i szerszego wykorzystywania pracy, sztucznej inteligencji w swojej pracy. Ale słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, to też jest zaproszenie dla tych, którzy być może mają dyrektora, który rozważa tak naprawdę pracownię językową. Dajcie mu znać, bo jeżeli chociażby nie trzeba jakby finalizować zakupu, ale wystarczy złożyć zamówienie w maju, to do tych wszystkich takich powiedzmy bonusów mamy dostęp, plus firma przygotowała także bonusy w postaci, a może już zaczynam zdradzać, ale wszystkiego nie powiem, w postaci kilku dodatkowych elementów takiej pracowni, które będą całkowicie za darmo dla nauczyciela i mówię tu o elementach fizycznych, zarówno z technologii, jak i z wystroju sali. Ale słuchajcie, słowem wstępu pokażę Wam, w jakich warunkach ja pracuję. Mogę troszeczkę tak chwaląc się powiedzieć, że akurat z racji opracowywania pewnych elementów w pracowniach językowych wszystkie nowinki testuję ja u siebie i tak wygląda, słuchajcie, moje stanowisko pracy, gdzie mam pracownię wyposażoną w 24 stanowiska z słuchawkami. Dlaczego Wam to pokazuję? Ponieważ te sztuczki, jakby tą sztuczną inteligencję, którą Wam dzisiaj pokażę, można zarówno używać samodzielnie, bo tak staram się wybrać, z użyciem komputera, ale można równie dobrze przenosić do pracowni językowej, pracując z systemem słuchawkowym, ale nie tylko, ponieważ słuchajcie, w mojej pracowni akurat mam dedykowane pulpity Quest, są takie pulpity specjalne, Wam pokażę to na innym slajdzie, które służą do przeprowadzania kartkówek bezpapierowych, tak zwanych, czyli uczniowie trochę jak testy na prawo jazdy, tak, mają w pulpitach właśnie takie dedykowane panele dotykowe, na których mogą zaznaczać odpowiedzi. I to jest świetny system, dzieciaki to lubią, ja też to lubię, bo wszystko sprawdza się automatycznie, wyniki są natychmiastowe, test puszczamy też praktycznie jak nagrania na egzaminie ósmoklasisty idzie samodzielnie, aczkolwiek te testy trzeba sobie wcześniej przygotować i do tego też używamy sztucznej inteligencji. Tutaj możecie zobaczyć na kolejnym slajdzie, tak mniej więcej wygląda, jak klasa pisze sprawdzian. Jest podział na grupy, więc możemy sobie różnicować, czy będą to grupy A, B, czy będą to na przykład dyslektycy i tak dzieciaki bez opinii. Ale jakby nie o tym mowa, to będzie jeden z czynników, gdzie będziemy wykorzystywać AI do przygotowania. Natomiast słuchajcie, sam
AI, samo AI został specjalnie przygotowany i opracowany i mniej więcej w panelu to się nazywa nawigator mentora. Wygląda to tak, że uruchomienie funkcji AI można wykonać przy konkretnym uczestniku i wtedy, słuchajcie, mamy taką tutaj przy mikrofonie małą ikonkę AI, to oznacza też, że ten pulpit, tak, nie musi mieć uczeń komputera przy sobie, ten pulpit, te słuchawki, ten mikrofon mają właśnie dostęp do technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję, która idzie bezpośrednio z centralki systemu. Tak więc warto o tym wiedzieć, wszystkim zarządza nauczyciel i tak jak mówię, nie musimy mieć tak naprawdę ławek z tymi pulpitami, wystarczy, że mamy same zestawy słuchawkowe. Pokażę wam dzisiaj bardzo fajną rzecz, którą używam w pracy, między innymi nawet no w tym tygodniu, nie, bo jest poniedziałek, ale w zeszłym tygodniu wspierałam je przy ocenianiu czytania na oceny dzieciaków. Ale zanim, słuchajcie, to będzie, to dzisiaj jest 13, nie wiem czy wiecie, OpenAI, czyli firma, która jakby zapoczątkowała cały ten boom na sztuczną inteligencję, ogłosiła nowinki, że czat GPT zmienia się teraz, to będzie się nazywało Omni i pokażę wam, jak, słuchajcie, ich najnowszy wynalazek, czyli czat GPT 4o Omni będzie wykorzystywał dostępny w smartfonie tak naprawdę aparat, mikrofon, bo wiemy już o tym, że możemy do czatu pisać, wiem, że w telefonie, tak jak z Microsoft Copilotem, możemy z nim rozmawiać, ale być może tego nie widzieliście, bo to jest świeżynka z dzisiaj, więc ja już przełączam, słuchajcie, na ekran i mam nadzieję, że będzie słychać. Natomiast ja będę wam też dotłumaczał tu krótką prezentację tego gościa. W skrócie i w zapowiedzi pan sobie zaczyna rozmawiać. Hey, how's it going? Hey there. I jak zwykle jak chciał, to przy transmisji coś nam się zaczyna ciąć. Zobaczymy, czy nam pójdzie. It's going great. How about you? I see you're rocking an open AI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling though? Are you in a widzę, że cool, nie jest to film z YouTube'a, więc ja, well, ja wam szybciutko wytłumaczę. Pan pyta się oczywiście OpenAI, czat GPT, czy może mu, czy może odgadnąć, gdzie się znajduje, bo sam czat GPT, słuchajcie, komentuje, że ma z tyłu jakieś tam brzydkie tło i tak dalej i ten czat GPT zaczyna komentować, zakładać, że najprawdopodobniej jest w jakimś biurze lub czymś innym. W jakim skrócie, nowy GPT-4 Omni będzie wykorzystywał właśnie wbudowany mikrofon, wbudowany aparat w telefonie i będzie w stanie z przekazanego mu obrazu z kamery rozpoznawać, słuchajcie, obrazki. Trochę jak deep learning, które Google już dawno temu opatentowało, yeah, które polegało na robieniu zdjęć. In fact, we've got a new announcement to make. Uczona maszyna rozpoznawania różnych rzeczy. Tym razem będzie działo się to na bieżąco. Oczywiście, słuchajcie, będzie to wersja płatna, tak jak w przypadku obecnie czatu GPT-4. Być może będzie tak, bo są takie nieoficjalne zapowiedzi, że Omni wejdzie w tą wersję płatną subskrypcyjną, a GPT-4 zastąpi GPT-3,5, czyli będzie za darmo. Zostawiając, słuchajcie, czat GPT, idziemy sobie dalej. I teraz tak. Jeżeli chodzi o, zacznijmy chyba od najgorszego, o sprawdziany. Przygotowanie sprawdzianów często bywa takim dość trudnym elementem, wymyślanie czegoś nowego. Oczywiście możemy korzystać z gotowców, aczkolwiek chyba te czasy powoli mijają. Nawet u mnie w szkole widnieje przed nią baner, że jak się wykupi ubezpieczenie u jakiegoś ubezpieczyciela, to dostajemy gratis dostęp do bodajże zadane.pl czy którejś z tych platform, gdzie są gotowe rozwiązania. I rzeczywiście, słuchajcie, jest tak, bo nawet widzę przypadki moich uczniów, którzy na lekcji może niekoniecznie błyszczą wiedzą, a nagle na sprawdzianach tak idzie im o wiele lepiej. I nawet z jednym ostatnio rozmawiałem i powiedział wprost, tak, wziąłem sobie, ściągnąłem właśnie z tam zadane.pl czy którejś z tych platform test i sobie go rozwiązałem. No właśnie, słuchajcie, to co w takim bądź kładzie zrobić z testami? Możemy
siłować się za każdym razem i myślać własne autorskie testy, dopóki tak one znowu gdzieś tam nie spowszednieją i nie będą przekazywane, albo możemy wykorzystać sztuczną inteligencję do stworzenia takich testów. Zarówno na panele, tak jak Quest, czy chociażby inne urządzenia w postaci laptopów, telefonów i tak dalej, albo w wersji papierowej. Na pewno, może nie na pewno, tak, ale na pewno ja już pokazywałem to narzędzie, natomiast nie wiem, czy wy na pewno je znacie. Więc pierwszą aplikacją, będę wrzucał też linki na czacie, na Click Meetingu, jest aplikacja TWI. TWI to jest taka aplikacja typowa dla anglistów, już o niej kiedyś był webinar, więc zachęcam, żeby bardziej się z nią zapoznać, tylko ją dosłownie przybliżę przez chwilę, do zajrzenia. Zachęcam do zajrzenia na YouTube'a Mentor System Audiowizualny, gdzie są nagrania z poprzednich sesji o AI-u. I TWI to jest taka platforma typowo pod anglistów, gdzie mamy podzielone różne narzędzia wykorzystujące AI właśnie na kategorie znane językowcom. Czytanie, słownictwo, pisanie, mówienie, gramatyka, słuchanie i tak dalej. Jest to o tyle fajne narzędzie, szczególnie dla mnie, ponieważ pozwala między innymi, słuchajcie, konwertować sobie na przykład nagrania do tekstu, tak? Czyli jak mam jakąś słuchankę, to dodatkowo jako element taki wizualny możemy przedstawić to tekst, ale to, z czego najczęściej ja korzystam, to jest mianowicie robienie do filmików lub do innych materiałów po prostu pytań. Mogą być to pytania ABCD, mogą być to pytania otwarte. I to jest super sprawa, ponieważ jeżeli wkleimy tutaj link do jakiegoś nagrania z YouTube'a, niech to będzie... Zobaczymy, czy nam tutaj coś znajdzie. Okej, to dwa dni temu, no dobra, niech będzie. 10 minut. Open. Dobra, niech będzie tekst. We're fortunate to be surrounded by people who struggle. Zapauzujemy. Potrzebujemy sobie przede wszystkim, słuchajcie, zrobić dwie rzeczy. Tylko momencik, kliknąć tutaj share. Sprawdziłem, czy internet dobrze chodzi, ale chodzi coś. Udostępnianie spowalnia. Przekopiować to do TWI. I teraz tak, TWI ma ogranicznik w wersji darmowej 5 minut, więc musimy sobie z tego nagrania wybierać fragmenty, ewentualnie później dzielić ten tekst. Aha, ten ma 12, no właśnie. Więc musimy sobie wybrać fragment i o tak, dajmy na to, pominiemy gdzieś tam wstęp, od minutki do 6 minut. Wybrać typ pytań, na przykład ABCD, wybrać poziom pytań, czyli poziom zaawansowany i wybrać język. Może być, że z automatu wybierze, tu mam angielski. Dalej, co pozostaje nam zrobić, to tylko kliknąć, słuchajcie, do the magic. On sobie przesłuchuje nagranie z tego YouTube'a, no i później po przesłuchaniu tego nagrania, zobaczcie, pojawiają nam się gotowe już pytania do danego filmu. Te pytania oczywiście, słuchajcie, możemy sobie edytować na bieżąco tutaj, możemy je rozwijać. Oczywiście mamy klucz z prawidłowymi odpowiedziami, tak więc wszystko tak naprawdę mamy, słuchajcie, dostępne tutaj bezpośrednio w TWI i możemy prowadzić dalej działania. W tym przypadku, słuchajcie, możemy, tak jak mówiłem, wyedytować sobie to tutaj, czy z danym nagraniem możemy pracować tak, gdzie będziemy chcieli, żeby kolejne pytania tworzył, czy na przykład zmieniał rozmiar pytań. I TWI ma jest niestety jedną ważną wadę, czy ograniczenie, jak większość aplikacji AI, z reguły i zasady jest płatny. Natomiast wersja taka darmowa dla biednego nauczyciela, to zaraz zobaczycie, bo ja specjalnie jestem na koncie, które mam w tej chwili prawie wymaksowane, pozwala na miesiąc
użyć 20 razy narzędzia konwertującego tekst na dany element i 10 razy narzędzia konwertującego media, czyli na przykład właśnie filmiki z YouTube'a. To się dzieli, to się resetuje co miesiąc, więc niestety za dużo wyboru jakby tutaj nie mamy i albo musimy się uciekać do kilku kont, albo szukać zastępcy. I takim zastępcą, słuchajcie, bezpłatnym jest DeFit, który podobnie jak, słuchajcie, Twi, działa na zasadzie takiej, że dostaje jako input dany prompt, czyli temat, URL do wideo, czy chociażby jakiś fragment tekstu albo PDF, który mu wgramy. I na przykładzie tego, co mu wpiszemy, tak, będzie generował nam całą jakby schemat lekcji, z czego będziemy mogli wybrać sobie chociażby pytania do sprawdzianu. Określamy mu, jak bardzo zaawansowane ma być, czyli od 2 do 12 klasy, 11 plus w systemie amerykańskim, język i klikamy wygeneruj źródła. Dostaniemy tu od razu wszystko, włącznie z tekstem i tak dalej, za chwilę zobaczycie. Ale tak jak w przypadku Twi, możemy sobie wybrać, zdecydować, co chcemy wyciągnąć. Tutaj są różne narzędzia do różnych rzeczy, tak naprawdę. Tutaj dostajemy wszystko jakby skumulowane, trzeba odnaleźć interesujący nas fragment i sobie go wyciągnąć, próbować oczywiście później. Na przykład choćby chociaż zaadoptować, on się generuje, więc ja wrócę na chwilę do prezentacji, do właśnie chociażby takich panelów z odpowiedziami ABCD, czy w jakiejś innej formie, na przykład sprawdzania wiedzy. Dobra, już powinniśmy mieć za chwilę wyniki. Dałem mu taki temat dość ogólny. W wersji płatnej możemy wybrać szablony i od razu nam robi jakby kserówkę taką do drukowania, tak? W wersji darmowej możemy po prostu sobie to kopiować. A dobra. Nie zalogowałem się wcześniej, więc szybciutko to musimy sobie zrobić. Jak w wielu aplikacjach jednak zalogowanie jest wymagane. Dobra, już jesteśmy z powrotem. I zobaczcie, mamy przede wszystkim i sztucznie wygenerowany tekst dotyczący tego tematu, jego podsumowanie, słownictwo użyte w tym tekście i to, co nas interesuje w dzisiejszym temacie, czyli pozyskiwanie, słuchajcie, pytań, tak multiple choice, opartych w ogóle na tym tekście, na temacie, inny rodzaj pytań, tak, i to wszystko, słuchajcie, możemy sobie wyrzucić do tak zwanej kserówki, wybierając właśnie między innymi, słuchajcie, co chcemy tak naprawdę uzyskać z dostępnej bazy arkuszy. Wtedy nam to wszystko tak fajnie poukłada, pogrupuje. On jest w wersji beta, więc przez jakiś czas, póki jest wersja beta, jak wiele programów, będzie po prostu dostępny. Jeżeli chodzi o modyfikacje, możemy oczywiście sobie to wszystko edytować. Mamy także podgląd na odpowiedzi. Mamy także możliwość dodawania, słuchajcie, własnych pytań, tak żeby sobie to wszystko wspólnie zrobić. Dobra. Temat testów pozwolę sobie zamknąć. Jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć, to jeszcze raz przypomnę, był osobny odcinek o Twi, gdzie dość szczegółowo część z tych rzeczy omówiliśmy. Chciałbym jednak pokazać tutaj coś, czego jeszcze nie było i idziemy dalej. Słuchajcie, jest maj, akurat może maj to już niektórzy czują, koniec roku, głosy nauczycielskie bywają zmęczone. Co wtedy? Nie, może sezon anginowy i przeziębienie chyba już się skończył, aczkolwiek ostatnie chłody pokazały, że i dzieci mogą chorować. Co jeżeli, dajmy na to, nauczyciel zaniemówi, albo co jeżeli mamy jakąś czytankę, a nie mamy do tego nagrania i chcielibyśmy sobie takie nagranie stworzyć? No to przede wszystkim można to zrobić jak najbardziej tradycyjnie. Nauczyciel oczywiście może po prostu wziąć mikrofon, tak jak ja teraz, zacząć gadać, czytać to nagranie. Robicie tak? Ja szczerze mówiąc nie.
Może dlatego, że nie lubię swojego głosu, więc tym bardziej nie chciałbym obarczyć moim głosem tak dodatkowych pokoleń, żeby to zostało. Co wtedy, słuchajcie? Jest takie rozwiązanie, podobnoż polskie, nie potwierdzam, nie zaprzeczam z tego, co się orientuje polskie, ale nie chcę tutaj jakby głowy nie dam sobie uciąć na 100%, natomiast jakby nieważne to jest, czy to jest polskie rozwiązanie, czy nie, ważniejsze jest to, co to rozwiązanie robi. 11 Labs to jest taki lektor, używający sztucznej inteligencji, który będzie tworzył nam na podstawie właśnie podanego mu tekstu, słuchajcie, pliki MP3, które będą później możliwe do odtworzenia. Czyli co? Mamy sobie czytankę, wchodzimy sobie w jakąś książkę online, tak? Praktycznie wszystkie książki mają mieć teraz w ogóle wersję online, to zacznijmy od tego, ale my nauczyciele też mamy dostępy do paneli i tak jak ja na przykład korzystam z Pearsona, wchodzę sobie w Edeska i jeżeli potrzebuję jakiegoś tekstu, to ten tekst sobie mogę skopiować. Tutaj widzicie, już mam przygotowany nawet fragment jakiegoś przepisu na ten i tak naprawdę bez wnikania w większe jakieś ustawienia możemy już sobie to po prostu wygenerować. Zobaczcie, mam wybrany głos żeński, tych głosów jest dość sporo, można sobie eksplorować, to pokażę później. Możemy kliknąć w ustawienia, czyli zobaczcie, będziemy troszeczkę bardziej mieli możliwość tego wpływu na to, jak to będzie przeczytane. Na przykład wyboru silnika, którym będzie to czytane. Zobaczcie, mam 11 English, wersja 1.0 multilingual 2. Mamy określanie, jak bardzo ma być stabilne, podobne, czy ma być takie ekspresyjne, czy może jednak nie. I samo urządzenie pozwala nam wygenerowanie tekstu do 5000 znaków. Można oczywiście sobie dzielić to później na partie, czy nawet pokusić się o opuszczanie czy sklejanie. I zobaczcie, klikam Generate Speech. Preheat the oven to 180 degrees Celsius. Już 356 degrees Celsius. Już tak naprawdę zaczynamy to czytać. Round cake pan. 19 sekund wyszło. W prawym dolnym rogu znajdę to, co mnie najbardziej interesuje, czyli przycisk pobierania. Jak zobaczycie, pobiera do MP3, jeżeli chodzi o to. Tak więc w bardzo, bardzo, bardzo prosty sposób. Zaraz zobaczę, czy jestem w stanie, ale nie jestem chyba w stanie teraz wrzucić tak na szybkiego plik, więc będziecie mogli spróbować sobie to u siebie przetestować w domu i posłuchać, jak to brzmi. Możemy oczywiście, słuchajcie, wchodzić w dodatkowe opcje, możemy dodawać własne głosy, niestety trenowanie, tak, klonowanie głosu, bo niektóre aplikacje na to pozwalają, tak, żeby sobie sklonować własny głos. Nawet korzystałem z jednej. Wymagało to ode mnie gdzieś w okolicach przeczytania 35 zdań bodajże lub więcej. Tak naprawdę i wtedy na podstawie tego ten głos się sklonował, ale możemy, słuchajcie, korzystać sobie z Voice Library, która jest całkiem, całkiem przepastna i tych głosów naprawdę, słuchajcie, jest dość sporo. Mamy opisy głosów, więc zobaczcie, tu mamy język angielski, whispery, szepczący, tak? I w jakim celu najbardziej się przydał, czyli na przykład narrative and story. Możemy posłuchać sobie sampla takiego głosu, więc zależnie, słuchajcie, do tego, co będziemy chcieli, możemy taki głos używać. Niestety część z nich będzie, że tak powiem, wymagała subskrypcji, ale nie wszystkie. Tak więc warto sobie przejrzeć i popróbować.
Samo Eleven Labs świetnie się sprawdza, tak jak mówiłem, w momencie, kiedy mamy tekst, nie mamy do niego dostarczonego oryginalnego nagrania, a chcemy, żeby dzieciaki słuchały ten tekst, bo na przykład za chwilę będą ten tekst musieli czytać, dajmy na to, na ocenę, tak, bo akurat ten tekst wybraliśmy. Tak więc warto przetestować. Idziemy dalej, słuchajcie. Jest słuchanie, a dokładnie przetwarzanie tekstu na mowę, czyli mamy listening, jak jest listening, a mamy pracownię chociażby wyposażoną w systemy słuchawkowo-mikrofonowe, to musi być oczywiście speaking. I teraz speaking uczniowie mogą ćwiczyć oczywiście sami ze sobą i bardzo często, tak, układając uczniów w pracowni językowej, to jest też fajne, że możemy sobie tworzyć grupy i ci uczniowie będą sobie w tych grupach pracować. W przypadku normalnej, tradycyjnej klasy nauczyciel musi się pokusić o chodzenie po klasie, ewentualnie pilnowanie, sprawdzanie. W przypadku pracowni językowej możemy na bieżąco podłączać, jak widzicie, pod uczniów i podsłuchiwać tych uczniów, czy pracują. Co więcej, słuchajcie, tutaj taka ikonka jest kasety. W przypadku chociażby pracowni takiej jak Advanced mamy do dyspozycji wielościeżkowy multirekorder, fizyczne urządzenie, które jest w stanie nagrywać wszystkich uczniów w tym samym czasie, a później nauczyciel w wolnej chwili może odsłuchiwać, jak ci uczniowie pracowali. Ale jeżeli uczniowie niezbyt chętnie pracują na lekcji, bo na przykład są introwertykami i mają problem z interakcjami z drugą osobą, lub chcielibyśmy, żeby jednak poćwiczyli to mówienie, a nie mają ku temu okazji, i na przykład te projekty e-twinning, które pozwalają na kontaktowanie się online, czy chociażby kiedyś takie popularne Mystery Skype'y, które też pomagały na przykład w konfrontacji, w kontaktach online, nie mamy dostępu do takich rzeczy, a chcielibyśmy, żeby uczniowie poćwiczyli to mówienie, to z pomocą może przyjść nam sztuczna inteligencja. I chat GPT sam w sobie pozwala już ze sobą rozmawiać. To zapewne wiecie. Nie wiem, czy zachęcaliście uczniów, żeby prowadzić takie rzeczy. Natomiast w oparciu, słuchajcie, o chat GPT czy inne silniki, powstały takie aplikacje. Tu będzie przykładowa jedna z nich, jak chociażby TalkPal AI. To jest typowo platforma, która wykorzystuje właśnie system czatu do tego, żeby można było sobie z nią pokonwersować. W wersji darmowej niestety jest to tylko zwykły czat, który jest dość ograniczony także czasowo. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na przykład na subskrypcję, bo większość z nich niestety ma subskrypcję, to zobaczcie, mamy nawet takie rzeczy jak odgrywanie ról, tak, debaty czy postaci, albo chociażby opisywanie zdjęć, tak, ćwiczy typowe pod maturę. Oczywiście możemy wybrać dowolne języki w takim czacie. Hey, I'm Emma, your personal AI language teacher. Ask me anything or click on a topic below. Możemy nadać ton konwersacji, tak? Czyli będziemy my wybierali sobie, co chcemy zrobić, co chcemy, o czym chcemy z nim porozmawiać. Zarówno pisząc, jak i naciskając na ten mikrofon, tak? Ja napiszę, tak, ponieważ mikrofonu używam do mówienia o was. To tak przykładowo z głowy. I sami nadajemy with frequent rain showers and cloudy skies. Have you ever experienced the British weather, Sylvester? Zawsze swoją wypowiedź kończy pytaniem do nas, żeby nas pociągnąć za język i żeby poprowadzić dalej rozmowę. To jest świetne narzędzie, słuchajcie, jeżeli chcemy zestawić naszego ucznia, żeby popracował na przykład, tak, mamy takiego introwertyka, czy mamy na przykład ucznia z autyzmem, tak,
z Aspergerem, który niekoniecznie chce pracować w parach, czy jeszcze nie jest na to gotowy, może próbować pracować ze sztuczną inteligencją bezpośrednio na takim czacie. Co więcej, uczniowie mogą też ćwiczyć w taki sposób konwersacje w domu, tak? Oczywiście nie każdy z nich ma dostęp, chociaż nie każdy gra, bo ci, co grają, to bardzo często też ćwiczą w grach przy okazji jakichś tam strzelanek i innych rozmawiając. Może nie są to rozmowy bardzo kształcące, natomiast na pewno wpływają też na poczucie komfortu i pewności siebie w tym rozmowie. Natomiast właśnie taki TalkPal pozwala nam konwersować sobie ze sztuczną inteligencją. Ja osobiście zawsze przy sobie w telefonie noszę innego asystenta, mianowicie Microsoft Copilot. Copilot, jeżeli o tym nie słyszeliście wcześniej, to jest taki czat GPT, ale z bonusem, ponieważ Copilot pozwala nam wyszukiwać poszczególne informacje w internecie, więc słuchajcie, możemy sobie z nim po prostu pokonwersować, tak samo tutaj użyj mikrofonu, w telefonie jest to bardziej naturalne, ale możemy także tak poprosić go o pozyskanie jakichś informacji z internetu i tak dalej, taki wirtualny asystent, którego też możemy pokazać naszym uczniom, jeżeli się oczywiście nie boimy, że będą wykorzystywać go do pozyskiwania odpowiedzi na sprawdziany. Ale tak jak powiedziałem, to tu mamy chociażby TUI, z którego możemy korzystać. Tak więc dwa przykładowe chatboty, Copilot szeroko dostępny, TalkPal typowo powiedzmy tak zaprojektowany, żeby ćwiczyć, konwersować z nami w dowolnym języku. To, co ciekawe, jeżeli zmienimy mu język, tak, to on też o okazji zmieni nam. Hello, Sylvester. How can I assist you today? Hola, chciałem po hiszpańsku. Nie wyszło, ale normalnie konwersując, jest w stanie sobie przekładać dane języki. Dobra, zostawiamy, słuchajcie, mówienie, było słuchanie, było mówienie. Idziemy do chyba mojej ulubionej, że tak powiem, aplikacji, o której powiedziałem wam wcześniej, mianowicie do czytania. I wspomniałem na początku tego webinaru, że sprawdzam czytanie nie tylko na ocenę, ale także, słuchajcie, tak, żeby dzieciakom dać jakiś feedback, nawet, słuchajcie, robiąc lekcje na zastępstwie z klasami, których nie uczę, tak, żeby nie była to kolejna lekcja, na której obejrzą film, czyli nie wiem, lekcja na dworze, aczkolwiek teraz pogoda sprzyja wychodzeniu na dworze, to biorąc klasę na zastępstwie, dawałem im taki challenge, słuchajcie, bierzemy sobie tekst i będzie takie czytanie bez przygotowywania, tak? I kiedyś zrobiłem tak i nawet, słuchajcie, oceny, które dostali później, chcieli, żeby wstawić, więc uzgodniłem z nauczycielem, który uczy i jakby jego decyzją te oceny poszły do dziennika. Natomiast czytanie jest taką formą sprawdzania wiedzy, która chyba jest najmniej mierzalna dla kogoś, powiedzmy, z zewnątrz. Tak, my nauczyciele językowcy wiemy mniej więcej, jakich oczekiwać płynności, wiemy, jak poszczególne słowa powinny być wypowiadane. Nie wiem, wiemy, że na przykład czytając w piątej klasie, jak ktoś przeczyta w języku angielskim first, a nie first, no to wiadomo, że nie będzie z tego dobrej oceny, tak, bo są to takie kardynalne błędy, ale dla naszych uczniów może być to taka rzecz niemierzalna, tak? I tak naprawdę, o ile na teście mamy łatwo i wyraźnie, tak pokazane, zero jedynkowo, czy tam zero i pół punkta jeden, tu było dobrze, tu jest zero punktów, tu zrobiłeś źle, tak? No to oczywiście przy czytaniu możemy robić notatki, dać informację zwrotną, jak najbardziej jest to wskazane, ale i tak nie będzie to takie mierzalne dla ucznia. Więc pokażę wam teraz narzędzie, które jest całkowicie darmowe. Można zaimplementować je bezpośrednio w szkole. Ono notabene też nie jest narzędziem nowym, zostało przemodelowane, bo było już dostępne w Teamsach. Jak była, słuchajcie, pandemia, to ono wtedy się pojawiło. Ciekawe, czy wiecie, o czym mówię już, czy jeszcze nie.
Natomiast słuchajcie, w tej chwili firma poszła w troszeczkę innym kierunku i stwierdziła, że będzie to narzędzie ogólnie bezpośrednio ze strony internetowej dostępne dla wszystkich, którzy zechcą założyć konto w tej firmie, i to narzędzie służy do sprawdzania, jak nam idzie w czytaniu danych tekstów. A nazywa się narzędzie Reading Progress od firmy Microsoft. Dokładnie to jest Reading Coach. Obecnie Reading Progress było w Teamsach, polegało na tym, że uczniowie nagrywali to nagranie, trafiało do procesingu im o dany tekst i było sprawdzane. Słuchajcie, teraz wygląda to tak, że mamy stronę, która nazywa się coachmicrosoft.com. Wyślę wam w ogóle cały link. Trzeba sobie założyć konto. I teraz jest taka ciekawostka, ponieważ możemy poprosić administratora, jeżeli używacie Office'a w szkole, żeby z poziomu admina założył konto szkolne, służbowe, i ten Reading Coach będzie dostępny jako aplikacja bezpośrednio w naszym Office'ie, lub, bo jeżeli nie chcecie, czy macie takich osoby, które niekoniecznie będą potrafiły to z pozycji administratora zrobić, lub nie chcecie tak, nie wiem, ich fatygować, czy angażować w to szkoły, możecie zrobić to zupełnie na koncie indywidualnym, przeznaczonym dla rodziców i uczniów, zupełnie za darmo. Co potrzebujemy mieć? Potrzebujemy mieć konto Microsoftu, i to jest najważniejsza rzecz, słuchajcie, że to nie będzie nasze służbowe konto Microsoftu. Jeżeli macie na przykład Teams App spiętego z jakąś domeną, to nie przejdzie. Trzeba sobie takie zwykłe konto Microsoftu na zwykłego maila założyć, tak jak chociażby byśmy mieli, nie wiem, konsolę Xbox czy jakąkolwiek inną. Te konto jest darmowe, nic się za nie nie płaci, nie ma tam żadnych subskrypcji, natomiast logując się tym kontem Microsoftu, możemy zalogować się i dostać dostęp prywatny do właśnie Coach, Reading Coach od Microsoftu. I teraz szybki tour i wytłumaczenie, na czym to polega. Ano, mamy do wyboru, słuchajcie, trzy opcje. Na sam początek możemy tworzyć historię używając sztucznej inteligencji. Samo tworzenie jest dość zabawne, bo zobaczcie, wybieram sobie najpierw postać, nie wiem, kod, wybieram sobie miejsce, gdzie się to będzie działo, na przykład, nie wiem, na stadionie, i wybieramy sobie poziom. Poziomy są od 1 do 8, gdzie pierwsze poziomy jest to bardzo proste słownictwo. Zobaczcie, Max is a happy dog, he lives in a cozy house. To jest przykład. Natomiast poziom ósmy to słownictwo już staje się bardziej zaawansowane, czyli Max was a lovable, intelligent, resided i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy poziomami określoną tak naprawdę skomplikowanie tego słownictwa, tak? I po wyborze tego wszystkiego, wrócę, tak, w wyborze levelu, zaczyna tworzyć nam się historia. Może to z perspektywy naszej to nie jest gdzieś tam aż tak bardzo przydatne, więc idziemy dalej, aczkolwiek można sobie coś własnego tworzyć. Mamy read the passage i mamy tutaj gotowe również w 8 poziomach, gotowe, słuchajcie, teksty, które możemy sobie wcześniej skopiować, wydrukować, dać dzieciakom, mamy zezwól, dać dzieciom wcześniej do przygotowania się, przeczytania, tak żeby były gotowe na daną, nie wiem, dane czytanie, tak? Jeżeli chcemy pytać z czytania przygotowanego. Ale najlepszą rzeczą jest tutaj, słuchajcie, dodaj własny tekst. No i tutaj przede wszystkim możemy właśnie sięgnąć do tego edesku, czy e-booka, czy innego tekstu, który mamy w naszym podręczniku. Ten tekst sobie Ctrl-C, Ctrl-V, czyli skopiować, wkleić ten tekst, czy po prostu pisać tak jak leci, i ten tekst pojawi nam się, słuchajcie, zobaczcie. Pojawi nam się jako rzecz do właśnie przeczytania, tak? I to jest świetne. I właśnie z tej opcji, słuchajcie, korzystałem, jak ostatnio tak pytałem z czytania na ocenę. Dzieciaki miały tydzień na przygotowanie się z tekstu z podręcznika. Ja ten tekst sobie wcześniej
Ctrl-C, Ctrl-V, dosłownie przed lekcją zajęło mi to minutę, nawet nie, żeby sobie ten tekst skopiować. I potem, słuchajcie, każde dziecko przed rozpoczęciem czytania, każde dziecko siedziało, wracając jeszcze raz do układu mojej sali, u siebie, czyli zero stresu, zero tego, żeby na środku odpowiadać, każdy siedział u siebie. Ja tylko czytałem tak po imieniu, wiedziało, zakładało sobie słuchaweczki, dostawało ode mnie znak i czytało sobie ten tekst z ławki. W międzyczasie inni uczniowie mieli zupełnie inne zajęcia, też mogli pracować sobie na słuchawkach i tak dalej, więc nikt tego zdającego czytanie nie musiał słuchać, tak? Tak naprawdę, no chyba, że ktoś bardzo chciał, ale to i tak dla samego ucznia jest to moim zdaniem zdjęcie pewnego stresu i ciężaru, no bo nie jesteśmy wystawieni na tą presję na środku, nikt nie lubił tak naprawdę stać przy odpowiedzi na środku, wszyscy na ciebie patrzą, to dochodzi dodatkowy stres, a tu z własnej ławeczki, na słuchaweczkach, na mikrofonie, taki tekst sobie czytam. No i słuchajcie, jak to działa? Działa to w bardzo prosty sposób, ja teraz wam uruchomię na tym, że klikamy na mikrofonik, klikamy start reading, odlatuje nam czas i mamy tam prohibit the oven to 180 Celsius i tak dalej, i tak dalej. I później klikamy, słuchajcie, tak, stop i dostajemy wynik. Jak widzicie, u mnie 0%, ponieważ mikrofon jest używany do nagrania, więc nie ma takiej możliwości, żeby w dwóch różnych aplikacjach używać mikrofonu. Dostajemy tutaj wynik procentowy, to jest świetne, bo uczeń może mieć też od razu feedback, jeżeli my chcemy jako nauczyciel pokazać, albo może być to dla nas taka pomoc, wsparcie przy tym, żeby zobaczyć, tak, jak danej osobie poszło. Więc dostajemy wynik procentowy od 0 do 100 oraz taki wynik, słuchajcie, który pozwala tak nam zobaczyć, ile czasu dziecko czytało. Program oceniania całkiem nieźle. Oczywiście poprawność wypowiadanych wyrazów oraz płynność i dokładność wypowiedzi. Naprawdę, słuchajcie, polecam przetestować sobie tego coacha, szczególnie kiedy my, powiedzmy, możemy mieć jakieś wątpliwości, zawsze możemy się takim wynikiem, słuchajcie, wesprzeć do naszej oceny. Jeżeli natomiast chcemy, żeby dziecko mogło w jakiś sposób progresować, czytając, tak, no to wiadomo, jeżeli ma korepetytora, ma kto ewentualnie go poprawiać. Jeżeli tego korepetytora nie ma, słuchajcie, no to nie za bardzo ma go kto poprawiać, nie za bardzo ma mu kto powiedzieć, co może zrobić lepiej. I też nie będzie wiedział, czy czytając poprawia się tego czytanie, czy nie. Reading Coach załatwia tą sprawę i co więcej, słuchajcie, zanim dojdzie do czytania tego tekstu, to ten tekst możemy sobie dostosować. Po pierwsze, możemy sobie te słówka wcześniej has poćwiczyć. Set. Mamy słowniczek obrazkowy, mamy słówka do wysłuchania. Dodatkowo, słuchajcie, zależnie od tego, jakie są nasze potrzeby, możemy sobie dostosować, tak, jeżeli mamy problemy ze wzrokiem, zarówno wielkość, jak i rodzaj czcionki. Ale co więcej, słuchajcie, możemy jeszcze używać to, tak jak chociażby dzieje się w Wordzie, do podkreślania rzeczowników, czasowników, przymiotników, przysłówków. Możemy także dodać sobie opisy, tak? Jeżeli będziemy rozdzielać jakieś zdania, a dla osób mających problem z koncentracją, tak jak chociażby bywa u dyslektyków, możemy włączyć tak zwany line focus, tak? Którym będziemy sobie sterować i wtedy mamy konkretny. Line focus działa zarówno do jednej, jak i do chociażby trzech linii. Więc takie dostosowania, jeżeli chodzi o czytania, też są dostępne. I tak jak mówię, możemy ułatwić naszym dzieciakom, tak, ten sposób, w jaki czytamy. Dobra. Jak jesteśmy, słuchajcie, przy pytaniu, to pokażę wam jedną aplikację jeszcze, która służy do oceny
zarówno naszej wypowiedzi, naszego czytania, ale już w bardziej zaawansowany sposób. Aplikacja jest niestety płatna, ale będziecie mogli znaleźć ją w, chociażby przy możliwość tak, używania takiej aplikacji właśnie w pracowniach językowych od Mentora. Pokażę Wam taką demówkę, tylko tego aplikacja nazywa się SpeakAge i samo SpeakAge pozwala na ocenianie naszego mówienia, czy chociażby czytania, zależnie od tego, jaki będziemy przechodzili egzamin. Więc są i TOEFL, i IELTS, i tak dalej, w tym względzie potrafi nas ocenić, a pokażę Wam przykładowy secik na przykładzie jedzenia, gdzie o właśnie widzicie, możemy po wypowiedzi dostać wyniki w takim właśnie w takim słuchajcie schemacie. Tak, tu akurat przykład tego, co było u mnie na zajęciach. Ósma klasa ćwiczyła. I na czym to polega? Na tym, że dzieciaki dostają pytania zadane przez takiego wirtualnego nauczyciela. Trochę jak na maturze mają czas dość krótki na przygotowanie się, a później muszą wypowiedzieć się, słuchajcie, na zadany temat, na zadane pytanie w czasie 60 sekund. Akurat tutaj w tym przypadku, tak? I możemy później po wszystkim, zobaczcie, podejrzeć, jakie im poszło, jeżeli chodzi o dane pytanie. Co więcej, te pytania możemy sobie wcześniej jakby ten proces uruchomić, pytania spisać i dać na przykład uczniom do przygotowania się wcześniej w domu na dane pytanie. Tak, i zobaczcie, tu mieliśmy pytanie, jakie jest twoje ulubione danie do jedzenia i dlaczego, i zobaczcie, osoba ta, która podchodziła tutaj, miała wymowę i płynność dość wysoko, ale jak widzicie, struktury gramatycznej użyte słownictwo już aż tak wysoko nie było. W drugim pytaniu, tak, to akurat było realizowane grupami na zajęciach, więc o ile dobrze pamiętam, to by już odpowiadała inna osoba. Tak samo wymowa, płynność nieźle, użyte słownictwo także było dość wysoko ocenione. Struktury gramatyczne, no niestety tutaj były pewnie dość proste, błędy już nie pamiętam, tak? Natomiast w odróżnieniu do poprzedniego mamy tu dość, słuchajcie, szczegółowe wyniki, które także, jeżeli potrzebujemy, no weźmy sobie IELTA albo TOEFL, tak, bo są to dwa najpopularniejsze, możemy zobaczyć, także to zobaczyć w standardach egzaminacyjnych. I to jest naprawdę dość ciekawa rzecz, ponieważ, słuchajcie, te paski będą jakby nadal tak, jak były, tak, z tym, że po prostu będzie to pokazane w skali punktowej, tak, danego egzaminu. I jest to o tyle, słuchajcie, fajne tak naprawdę, bo co więcej, słuchajcie, możemy później sobie tego odsłuchać, tak? I zobaczyć, gdzie były tak naprawdę błędy zrobione. Zupełnie inaczej niż w przypadku Reading Coacha, tutaj akurat na speech testach tak naprawdę mamy, tak jak powiedziałem, do wyboru kolejne jakby tematy i pytania. I tak, słuchajcie, moi drodzy, dochodzimy do końca. Ja już szukam linku do certyfikatu. Starałem się wybrać jak najbardziej różnorodne zastosowania dotyczące sztucznej inteligencji i wykorzystania tego w pracowni językowej. Począwszy, jeszcze raz przypomnę, od przygotowania materiałów na lekcje oraz materiałów do testów, chociażby właśnie z wykorzystaniem oprogramowania o nazwie Kreator i paneli dotykowych w pracowniach Mentor Systemy Audiowizualne, poprzez, słuchajcie, wykorzystanie zestawu słuchawkowych czy zwykłego listeningu w postaci zastąpienia tekstów czytanych lektorem, tak naprawdę generowanym przez sztuczną inteligencję, nie taki zwykły TTS, bo jeżeli wy próbujecie sobie to w domu, to zobaczycie, że ten Voice Generator od 11 Labsów jest naprawdę poziom wyżej.
Po, słuchajcie, moje ulubione narzędzie, czyli Reading Coach od Microsoftu, sprawdzający czytanie, mogące naprawdę ułatwić pracę nauczycielowi, czy chociażby zachęcić ucznia do tego, żeby ćwiczył, czytał, progresował w tym czytaniu i miał wyniki tak podane od razu w domu, bez udziału korepetytora czy innego nauczyciela. W ten sposób może sobie ćwiczyć i próbować takie challenge. Zresztą słuchajcie, jak w jednej klasie robiłem dla zabawy, to oni tak sami patrzyli, tak kto kogo pobije i tak dalej, nie? Na tym później możemy sobie oczywiście dodawać trudniejsze levele. Kończąc, słuchajcie, na wynalazku amerykańskim, czyli ostatnim, speech ace, który pozwala nam oceniać już wypowiedzi ustnej. Jeżeli są jakieś pytania, to pytajcie śmiało. W linku macie wysłany dostęp do certyfikatu. Ja Wam bardzo dziękuję, bo to jest ostatni webinar z serii kursu o sztucznej inteligencji. Jeżeli nie było Was na wcześniejszych webinarach, zachęcam, YouTube, Mentor System Audiowizualny, możecie tam zawsze zajrzeć. I przypominam, że maj jest pracownią językową AI, maj miesiące z pracownią językową oraz AI, czyli możecie, jeżeli zastanawialiście się, skorzystać chociażby z promocji przy zamawianiu nowej pracowni, oprócz zniżek, bonusów w postaci naprawdę fajnych rzeczy, o czym dowiecie się na profilu Mentor System Audiowizualny. Nie będę zdradzał teraz planów dziewczyn. Także macie dostęp do właśnie sztucznej inteligencji, bo Mentor jako jedyna pracownia, jedyny producent tak naprawdę pracowni językowych, słuchajcie, udostępnia wykorzystanie tej pracowni z udziałem sztucznej inteligencji i będzie tych funkcjonalności dodawanych coraz więcej, włącznie z ekskluzywnymi implementacjami, które pojawią się już jesienią tak naprawdę, czyli w nowym roku szkolnym. Ja Wam bardzo dzisiaj dziękuję i zapraszam za tydzień do 20 na ostatni odcinek z Moniką Piechowicz Klub, czyli edukacja medialna, gdzie tym webinarem kończymy już sezon, bo wiemy, że maj, czerwiec sprzyja siedzeniu wieczorem na tarasach, niedługo będzie jeszcze cieplej, grillowaniu. Tak więc jeszcze raz zapraszam. Dziękuję. Jakbyście mieli jakieś pytania, możecie śmiało łapać mnie na Facebooku lub zadawać je na grupie Zainspirowani. Dziękuję i dobranoc.